Tymczasem przyjaciel pacjenta ma już dość siedzenia w szpitalu i chce wyciągnąć go na kolejną imprezę. W jelitach trzustka jest prawie niewidoczna, ale wątroba na pewno jest powiększona. Co to znaczy? W zestawieniu z badaniami, które wykazały podwyższone próby wątrobowe, amylazę w surowicy oraz poważne zaburzenia elektrolitowe, podejrzewam uszkodzenie wątroby oraz ewentualne zapalenie trzustki. Oczywiście będziemy to musieli jeszcze potwierdzić przez oznaczenie amylazy w moczu. O cholera. To są tylko podejrzenia. Oczywiście przyczyną może być też nadmierne spożycie alkoholu przez pana. Do mężczyzny zaczyna docierać, że musi zmienić tryb życia. Jego kolega, który podsłuchuje rozmowę pacjenta z lekarzem, jest zdania, że ten przesadza. Dobrze, już idę. 26-latek czeka, aż doktor wyjdzie z sali, by zaproponować przyjacielowi wyjazd na festiwal. Słyszałeś, co on powiedział? Może mi wysiąść wątroba, trzustka, no ile już nie wysiadły. No, daj spokój, nic ci nie będzie. Lepiej spójrz na to. Co to masz? O, ładna. No. Ale kto to jest? Dorota, nie pamiętasz? Jedna z tych szalonych małolat, które zaprosili przez wczoraj do stolika w klubie. Wiesz co, no może i pamiętam, no ale co z nimi? No, dzwoniła do mnie i dziewczyny wybierają się na festiwal do Czech. No. I chcą, żebyśmy jechali z nimi. No wiesz, muzyka, alkohol, dziewczyny. Fajnie, ale kiedy? No, najlepsze właśnie jest to, że za 3 godziny. Stary, zwariowałeś. Jak ja niby tam pojadę? Na tym łóżku? No wtedy to byś zrobił na pewno show, stary. Ale daj spokój, zbieraj się, jedziemy się ogarnąć i ruszamy. Nie no, stary, ja nie mam siły. Naprawdę jestem mega słaby. Spokojnie, na tą okoliczność wujek Patryk też jest przygotowany. Co to, zwariowałeś? Weź tu schowaj. W ogóle zaraz ktoś zobaczy i wtedy dopiero będzie. Daj spokój, tylko taki wspomagacz, który postawi się na nogi. Nie, ja nie mam siły. Stary, ja muszę dojść do siebie.